Kamienica na Nowym Świecie z pozoru nie różni się od tysięcy innych w Legnicy. Problem można dostrzec dopiero wewnątrz. Im bliżej poddasza, tym intensywniej. Lokator mieszkania na najwyższym piętrze jest źródłem licznych zmartwień pozostałych sąsiadów. Przyczyny są, nazwijmy to, sanitarne. Wnosi fekalia, to jest systematycznie. To jest jeden wielki smród, nie to, że wynosi. On nieraz wylewa przez okno. Uciążliwy lokator nie tylko nie korzysta z toalety na klatce schodowej, ale też gromadzi w mieszkaniu śmieci, co widać na zdjęciach zrobionych przez sąsiadów. A że z własnej woli zrezygnował z usług dostawców mediów, nie trudno wyobrazić sobie, jaki byłby efekt, gdyby na przykład zapruszył ogień w swoich czterech ścianach. Boję się o to, że może nastąpić pożar, bo jest odcięty od prądu, od wody i gazu. I jak zacznie palić świeczkami albo papierosem przyśnie, to się boję, że się spalimy. Lokatorzy kamienicy byli po pomoc w sanepidzie, a także Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Sęk w tym, że mężczyzna, choć sprawia wrażenie osoby nieporadnej, odmawia wsparcia. To sprawia, że pracownicy MOPS-u mają związane ręce. Lokator nie chce pomocy, on się nie życzy, on mówi, że się doskonale radzi, nie korzysta z pomocy ośrodka w żadnej formie, nie życzy sobie tego, także no, tak naprawdę nie mamy podstaw, aby ingerować w jego życie. Choć niemal całą kamienicą zarządza wspólnota mieszkaniowa, lokale na poddaszu pozostają w zasobach miasta. Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej interweniował już kilkakrotnie, ostatnio w październiku ubiegłego roku, gdy pracownicy wysprzątali mieszkanie mężczyzny wraz z należącą do niego piwnicą. Gdyby natomiast postanowili go eksmitować, mężczyzna musiałby zgodnie z prawem trafić do innego mieszkania, a do komunałek jest przecież pokaźna kolejka, w której stoją ludzie w dramatycznej sytuacji życiowej, proszący o pomoc. Najczęściej osobom w trudnej sytuacji życiowej sądy przyznają lokal socjalny, czyli zamienny. Więc my, usuwając go z takiego lokalu, który zajmuje, który już zdewastowany jest, zaniedbany, zniszczony, musimy dać pełnosprawny technicznie lokal. Mieszkańcy kamienicy na Nowym Świecie są bezradni, ale obawy, jakie budzi w nich uciążliwy sąsiad, narastają z każdym dniem. Zamierzają prosić o pomoc do skutku także władze miasta, zanim będzie za późno. Może dojść do jakiegoś pożaru i wtedy co? No już wtedy nic. I nikt nam nie pomoże już wtedy. I wtedy już będzie za późno. Choć ten trudny przypadek może wydawać się wielu mieszkańcom odległy, skala podobnych problemów jest w Legnicy spora. Jak wylicza ZGM, ponad połowa lokatorów mieszkań komunalnych ma zaległości finansowe, tymczasem sądowych eksmisji gotowych do realizacji jest dziś w mieście około 800.